Cześć i czołem, witam was w tym odcinku na moim kanale, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli będzie 1000 łapek w górę, to zrobię kolejny taki odcinek, ale z komentarzy pod tym filmem, dlatego napiszcie swój nick w komentarzu. Nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, pozdrawiam osoby, które ostatnio zostawiły suba na moim kanale, więc jeżeli chcecie się tutaj znaleźć, to wiadomo co robić. A w dzisiejszym odcinku będziemy upiększali luki widzów. Dlatego reklama i zaczynamy ten film. Sponsorem naszego kanału jest strona Instant Gaming, na której możecie zakupić gry w promocyjnych cenach. Znajdziecie tu gry na przykład na konsole bądź na komputer. Gry posiadają mega, ale to mega promocje, dlatego możecie kupić coś w tańszej cenie. A wiem, że bardzo lubicie Simsy, dlatego Simsy również są tutaj na tej stronie oraz znajdziecie tutaj dodatki do Simsów. Linka znajdziecie poniżej w opisie tego filmu, więc koniecznie wbijcie i sobie zobaczcie. Oraz chciałabym was zaprosić na konkurs na dowolną grę ze strony Instant Gaming. Wystarczy, że wejdziecie w linka poniżej, stworzycie konto, piszecie grę, którą chcecie wygrać oraz weźmiecie udział. Obydwa linki znajdziecie w opisie, a teraz przejdźmy już do filmu. Tak jak tytuł mówi, będziemy upiększać luki. Będzie to wyglądało mniej więcej tak, że z mojego serwera na Discordzie będę wybierała osoby, którym tego luka upiększymy. Oczywiście nie każdy będzie się zgadzał z moim zdaniem, po prostu tak nazwałam ten film, bo będziemy je przerabiać i tak dalej. Jeżeli komuś będzie się podobał luk widza niż mój, który został poprawiony, no to spoko, ale dla mnie będzie na przykład lepszy. Każdego luka możecie ocenić w komentarzu, a teraz już przejdźmy do tego odcinka. No i jak dobrze wiecie, mam serwer na Discordzie, gdzie mamy także kategorię Klaui, w której jest kanał losowania, gdzie po prostu losuję od czasu do czasu jakieś osoby i rozdaję im różnego typu prezenty. Dlatego w tym odcinku będziemy brali niki z tego kanału, dlatego zacznijmy. Będę scrollowała 3 razy, więc raz, dwa, trzy i mamy osobę o niku chmurcia729. Jeszcze pomęczę się ze spamem poster od różnych osób, także dziękuję. Oczywiście wpisujemy sobie login danej osoby, możemy także też dać grafa, no i przejdziemy do kupna luka. Nie ma zapisanego tego luka, więc musimy go pierw zrobić i kupić. Także już zapisuję tego luka. Nazwę go po prostu uśmieszkiem, bo sama go nie stworzyłam, więc bez sensu jest w ogóle jakkolwiek go nazywać. No i klikamy kup. Podejrzewam, że niektóre rzeczy mogą być unikatami, tak na przykład jak ta szwa. Bardzo nie podoba mi się to, że są tutaj rzeczy za diamenty. Niestety, ale większość musi ich po prostu tutaj zostać. Chyba miała na sobie białe włosy, nie do końca pamiętam, dlatego takie zostawimy. Rzęsy zmieniłabym na czarne, chociaż w ogóle bym je stąd wywaliła, bo mi się nie podobają. No i z tego musimy coś skleić w jedną całość. Tego w ogóle nawet nie widać, więc możemy to z siebie zdjąć. No okej, czy coś tutaj możemy zmienić? Jakieś kolorki. Już tutaj patrzę, ile tylko da się zmienić. No niestety wszystkiego się nie da. Osobiście koszulka niezbyt mi się podoba, więc bym ją zdjęła i założyła jakąś inną. A żeby nie było, że wszystko dosłownie tutaj chcę zmieniać, to zostawiłabym na pewno tą spódniczkę. Dodałam do tego koszulkę na ramionczkach oraz sweterek i myślę, że wygląda to troszkę lepiej i dodałabym jeszcze jakieś dodatki, żeby uzupełnić trochę tego looka. No dobra, myślę, że tak będzie wyglądało to całkiem okej. Mam nadzieję, że za dużo tutaj tych rzeczy nie dodałam. Zniknęło mi też jedno z twarzy, ponieważ coś kliknęłam i dodało się zamiast tamtego, ale wydaje mi się, że tak będzie prezentował się pierwszy look, dlatego możemy już go zakupić, zdejmę z siebie wszystkie rzeczy, założę ponownie i pójdziemy zapisać luka i przejdziemy do kolejnej osoby. Dodaję również dodatek, który mi zniknął. No i pierwszy luk zapisany, możecie ocenić go w komentarzu jako pierwszy luk. A, i nie zmieniłam koloru obramowania, bo przynajmniej będzie teraz pasował. Myślę, że luk wyszedł całkiem okej i bardziej mi się podoba niż właśnie ten, który miała ta osoba. Czas na drugą osobę, dlatego raz, dwa, trzy i wylosowaliśmy Basię. Już wchodzę na MSP. Wklejamy sobie oczywiście login, ma ona 13 poziom, oczywiście też damy grafa. Luk jest w kolorze fioletowym, myślę, że to całkiem spoko i szczerze podoba mi się bardzo, ale oczywiście musimy coś w nim zmienić. Czy masz tutaj zapisanego tego luka? Niestety nie, a wolałabym, żebyście mieli te luki pozapisywane, bo przynajmniej by się dostali trochę fejmu za kupienie i chyba starcoinsów. Uśmieszek oczywiście także w nazwie i przejdziemy zaraz do zakupienia tego luka. Mam nadzieję, że wszystko uda nam się tutaj na sobie mieć i udało nam się mieć. Na pewno zdjęłabym
te skarpetki, bo i tak ich nie widać. Żeby cokolwiek zmienić, to zmieniłabym buty i zobaczymy co dalej, bo szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia. Wzięłabym jakieś buty na obcasie, bo wyglądać to będzie według mnie lepiej, gdyż spodnie są długie. Może zmieniłabym koszulkę, żeby to jakoś trochę inaczej również wyglądało. Ej, w sumie ten topik za 400 starcoinsów to nie jest najgorszy pomysł, wygląda to całkiem nieźle i przynajmniej zajmie nam dodatek na szyi. Widzę, że chyba też masz tutaj kolczyki, a ja bym zrobiła kolczyki w kolorze białym, żeby jakoś inaczej to wyglądało. I zastanawiam się nad zmienieniem włosów. Dobra, ryzyk fizyk, zmieniamy włosy. Chociaż tamte wyglądały dobrze, a też nie wiem jaki to jest kolor ten fioletowy, żeby po prostu zmienić go na identyczny, ale wydaje mi się, że może być to ten. Bynajmniej wygląda podobnie. Włosy wzięłabym takie brązowe, blond i myślę, że wygląda to fajnie. Tylko szczerze nie widać zbytnio tych dodatków na twarzy, dlatego bym je po prostu zdjęła. Dużo w tym looku nie zmieniliśmy, ale jednak wygląda troszkę inaczej. Oczywiście sobie wszystko kupimy, zdejmiemy, założymy ponownie oraz zapiszemy looka. Osobiście uważam, że look wyszedł całkiem nieźle, jednak nie umiałabym wybrać, który wygląda lepiej. Wybrałabym raczej mój, ale nie pod względem tego, że podoba mi się naprawdę bardziej niż tamten, tylko pod względem włosów, bo jednak nie bardzo mi się podobały włosy w tamtym looku. A jeżeli tutaj są takie bardziej pełne i jest do tego ten berecik, to wydaje mi się, że wygląda to troszeczkę lepiej. Tutaj może już ramkę zmienię i look zapisany. Czas na trzecią osobę i trzeciego looka. Raz, dwa, trzy i wylosowała nam się Klandia. Oczywiście wklejamy tutaj nick, mam nawet tą osobę w znajomych, damy grafa. Look całkiem nieźle, tylko szczerze powiedziawszy, na pewno zmieniłabym u ciebie kolor oczu i ust i myślę, że wyglądałby całkiem okej. Trochę mi przypomina mojego jednego looka, a ona ma chyba nawet go zapisanego, to ja nie będę tutaj tworzyła nowego, tylko zakupię, żebyś trochę mogła sobie zarobić i dodać fejmu. Polubimy go oraz kupimy. No to tak. Czegoś mi brakuje na nogach, więc możliwe, że było to unikatem, albo po prostu się nie pojawiło. Na pewno zmieniłabym to, żeby nie było tutaj tych rzeczy na nogi. Ten look naprawdę wygląda bardzo podobnie do mojego i nie wiem, co bym miała tutaj zmienić. Może zmienimy kolor tego czegoś na nos. Buty zmieńmy na kolor cały biały. Wzięłabym inne kolczyki, żeby coś innego było. Ewentualnie możemy jeszcze zmienić włosy na biały, ale czy to będzie dobry pomysł? Chyba raczej nie. Dobra, zostanę przy tym jasnym fiolecie. Zmieniłabym okulary. O, to będzie dobra zmiana, ponieważ okulary dużo robią. Może nawet takie pęknięte wyglądałyby spoko. Jeszcze zmieniłabym na pewno biżuterię. Ta na jedno ucho wygląda całkiem przyzwoicie, ale czy w ostateczności to wezmę, to nie mam pojęcia. Żeby było inaczej, to chyba jednak wezmę. Postarałabym się jeszcze znaleźć jakieś inne rzeczy na głowę, bo ten look naprawdę nie będzie wyglądał inaczej niż ten zakupiony. Ciężko jest tutaj cokolwiek zmienić, bo jednak jest to w komplecie, czyli spódniczka z bluzą. No a nie zdejmę całości. O, moi drodzy, widzicie co znalazłam? Znalazłam takie, nie wiem, skarpetki na nogi, nie wiem jak to do końca nazwać, ale już trochę inaczej wygląda nam ten look. No i teraz co z resztą? Dobra, wiecie co? Wzięłam najprostszy sposób, czyli dobrałam sobie ogonek i kocie uszka i wygląda to uroczo i nawet spoko, dlatego tak to zostawimy. Wszystko na siebie już założyłam, dlatego przejdziemy do looków, zrobimy looka i oczywiście w komentarzu ocencie tego luczka. Podsumujcie też wszystko i zastanówcie się i napiszcie, który look najbardziej Wam się podobał i która przemiana looka wyszła najlepiej. A w tym odcinku byłoby to już na tyle, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Chciałabym pozdrowić osobę, która dała donate'a poz live'em, ale żadnej takiej nie ma, dlatego jeżeli chcesz dać i pojawić się na odcinku, to linka masz w opisie. Oraz pozdrawiam osoby, które dały mi coś z kolekcji Rip Pixel Ink Geo i tak dalej na konto kolekcja Klali. A ja się z Wami żegnam i widzimy się już w kolejnym odcinku, więc cześć!